Witam Państwa bardzo serdecznie, Iweta Walecka. Dzisiaj moim gościem w studio jest pan premier Józef Oleksy. Dzień dobry. Panie premierze, wraca pan z Krynicy. W tej chwili jest to temat numer jeden. Proszę nam powiedzieć, czy te zmiany, które zaszły w OFE, ocenia pan pozytywnie czy negatywnie? Czas to oceni, bo dyskusja o tym, jak zaspokoić oczekiwanie ludzi starszych na godziwe wynagrodzenie emerytalne i zabezpieczenie spokojne starości, to jest dyskusja nieustająca. I tu nie ma takich rozwiązań, które można powiedzieć, tylko taki wzorzec się nadaje. Natomiast są pewne rzeczy, które muszą być uwzględniane. Po pierwsze, wybór ludzi. Człowiek musi mieć wybór, jak chce przeznaczać swoje pieniądze na przyszłą emeryturę, i to w tych propozycjach rządowych jest zawarte, że można mieć ten wybór. Po drugie, to musi być sprawa, która nie będzie rozwiązaniem topienia pieniędzy składkowych ludzi w grze giełdowej na przykład, czy w biurokratycznym nadużyciu, jakie były do tej pory, w postaci miliardów sfrymarczonych przez zarządy tych OFE i zmarnowanych, nie tylko w wyniku złej koniunktury. A więc wydaje się, że jeżeli rząd proponuje, żeby podzielić to, zabrać z OFE te środki, które są w obligacjach państwowych, a więc powiększają zadłużenie państwa, bo państwo musi je obsługiwać, oddzielić od środków, które są kapitałem giełdowym, spekulacyjnym, i zostawić ten giełdowy w OFE. Niech mnożą go dobrą grą giełdową, bo to o to chodziło w sumie, żeby te fundusze mnożyły środki złożone przez obywatela i żeby on za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt spłaconych swoich pieniędzy dostał wielokrotnie więcej. Okazało się zupełnie inaczej. Zmarnowano pieniądze, biurokracja sobie wypłacała ogromne swoje dywidendy i wynagrodzenia. Koniunktura, dekoniunktura zrobiła swoje, no i ludzie zostali bez perspektywy, czego nawet tak ostro nie mówiono, jak było groźnie. Natomiast te pieniądze obligacji państwowych wróciłyby z powrotem do ZUS-u, bo jednak ZUS jest instytucją państwa, mającą się zajmować tą starością i zabezpieczeniem starości, i niech by to działało w taki sposób. SLD jeszcze proponuje stworzenie takiego publicznego funduszu emerytalnego, który byłby ubezpieczony przez państwo, ale miał charakter dobrowolności rynkowej. No nie podjął tego na razie rząd. W każdym bądź razie, ja znam krzyk różnych teoretyków, którzy by bardzo chcieli, żeby rynek o wszystkim decydował, bo zawsze wierzyli, że tylko rynek jest święty. Otóż dawno już wiadomo w kapitalizmie, że nie jest święty rynek we wszystkim. W wielu sprawach społecznych jest bezduszny, niczego nie przewiduje, a niszczy poprzez mechanizmy dekoniunktury. A więc niech tu rola państwa wzrośnie. Niektórzy się strasznie oburzają, że to powrót do Bóg wie czego w państwowej gospodarce. To nieprawda. Państwo po tym kryzysie, który mamy w kapitalizmie, musi być gotowe odgrywać większą rolę. I to jest ruch rządu, ja to mówię jako opozycja do rządu Donalda Tuska, ale widzę bardzo wiele elementów racjonalnych, takiego myślenia naprawdę o tym, żeby z tych składek coś ludzie mieli namacalnie dobrego na starość. Panie premierze, wspólnie z premierem Marcinkiewiczem chcecie panowie powołać izbę gospodarczą. Ma ona być odpowiedzialna za kontakty gospodarcze z Rosją, ale przecież już jedna taka izba handlowo-przemysłowa istnieje, więc skąd pomysł na drugą? Ona już istnieje nawet 20 lat, ale wiemy, jak się rozwijały stosunki rynkowe między Polską a Rosją, napiętnowane historią, polityką i różnym podejściem do handlu i wymiany, więc my to nie robimy w konkurencji czy w jakiejś walce z tamtą izbą, bo niech działają, mogą, ustawa dopuszcza.
takie rozwiązania, ale zwróciła się do nas grupa przedsiębiorców poważnych, którzy chcieli, żeby podjąć nową instytucję, bo to ma być na serio, to ma być poważne i to ma być ze wsparciem rządów obu krajów. I inaczej sobie tego nie wyobrażam i nie będę się z tym wiązał, jeżeli to nie będzie na serio. A na serio to znaczy, że bardzo dużo firm musi mieć dostęp do działania na rynku rosyjskim, że Rosjanie muszą mieć dostęp do działania na rynku polskim, że musi się skończyć ta rusofobia, która jest dziwaczna, historycznie zrozumiała, ale jest dziwaczna, jeżeli chodzi o taki lęk przed kapitałem rosyjskim. Wszystko trzeba kontrolować i można, ale nie należy zatrzaskiwać drzwi przed jedną grupą kapitału, bo jest wolność gospodarcza przecież. I ponieważ po stronie rosyjskiej, jak się orientuję, jest także zainteresowanie, żeby odblokować się w tych stosunkach i robić interesy po prostu, no to może warto to podjąć. Dlatego się do tego przyłączyłem. Ja już dawno mówiłem, że problemy między Polską i Rosją, które się cieniem położyły na naszych szansach koniunkturalnych, to jest przede wszystkim historia. Historia, ciężkie nasze przeżycia, dużo urazy, dużo lęków, zwłaszcza po stronie polskiej, bo jesteśmy mali. Rosja nas mniej potrzebuje niż my ich. Tak. A ponieważ Rosja to jest ogromny rynek na przyszłość i ma kłopoty i potrzebuje Zachodu, tym Polski, no to może rzeczywiście to jest czas, żeby stworzyć poważną instytucję, która by była korzystna w swoim działaniu dla dynamiki tych stosunków. Panie premierze, dlaczego kusi pana, żeby być prowokacyjnym, powiedział pan to na forum w Krynicy? Według pana relacja rządu z samorządami jest źle ustawiona. Jak to rozumieć? Tak to rozumieć właśnie, że moje złośliwości polegały na tym, że wielu uważa, że można uśmiechem i takim samochwaleniem się zaklajstrować to, co nie gra, a nie gra bardzo wiele. Po pierwsze, dalej jest mentalność w Polsce centralistyczna. Dalej władza centralna jest najważniejsza. Dalej nie postępuje deregulacja państwa i decentralizacja władzy. Byłem krótko ministrem spraw wewnętrznych i postanowiłem zmniejszyć ilość władzy ze strony biurokracji rządowej i przekazać ją do samorządów. Wyszło nam, że ponad 102 uprawnienia można przekazać od Urzędu Wojewódzkiego i rządu do samorządu. Nic z tego nie wyszło. Taki jest opór biurokracji w państwie. Biurokracja się rozrasta, państwo, samorządowa też, ale niech ona rośnie w siłę. Bliżej ludzi. Tak. Więc moja złośliwość polega na tym, że przestać gadać, że jest okej, bo nie jest, bo na przykład ilość powiatów w Polsce jest o 100% za duża, ponieważ powiatu optymalnie, tak rozsądnie powinno być 140-150, a jest 372. Więc też się odezwały te lokalne patriotyzmy różnego typu i część powiatu jest kompletnie niesamodzielna. Więc po co to utrzymywać wszystko? Nie powstają związki samorządów powiatowych i gminnych dla większych celów, a Unia na przykład preferuje projekty związków samorządowych. U nas nie ma skłonności do tworzenia wspólnych wysiłków dla jakichś projektów. Rząd jest kolejny, oczywiście nieodpowiedzialny w tym, że zrzuca na samorządy kolejne zadania. W niektórych powiatach czy gminach subwencja państwa do oświaty, do szkół, tylko 50% pokrywa, potrzeb, resztę muszą samorządy znajdywać i to kredyty brać i w ogóle. To jest chore. W związku z tym nie można na samorządy zrzucać zadań i nie dawać im stosownych środków. I dlatego uważam, że należy zrewidować prawo samorządowe i przygotować, tam prezydent podobno przygotowuje projekt ustawy nowelizacyjnej, jeśli chodzi o samorządy. Trzeba zmienić system finansowania zadań w samorządach. Trzeba wreszcie zmienić podejście do korzystania ze środków europejskich, bo proszę sobie wyobrazić, że jeżeli na 2500 gmin w Polsce 1200 ma dochody własne poniżej 25% całości, własne dochody,
To z czego oni mają wziąć na wkład własny, a jeżeli mają szansę dostać środki europejskie, to nie dostaną ich z powodu dyskryminacji, bo ich nie stać na wkład własny. No nie może tak być, że będzie dyskryminacja, że nie z winy danych samorządów nie będą one mogły uczestniczyć w spożytkowaniu środków europejskich. Tu państwo miało stworzyć system, który by pozwalał kredytować ten wkład własny, nic się nie dzieje, a więc ta moja złośliwość, powtórzę, dotyczy takiego udawania, że nie ma problemu, albo że jest mniejszy niż się wydaje. Nie, jest to duży problem. Powiem więcej, reforma samorządowa jest niedokończona. Ja byłem członkiem Komisji Konstytucyjnej jednej i drugiej, czyli tej, która robiła małą konstytucję i tej, która robiła obecną konstytucję. I pamiętam, że my tydzień przed zakończeniem prac dopiero ktoś zgłosił: słuchajcie, ale przecież tu nic o samorządzie nie napisaliśmy. I na ostatni moment pisaliśmy rozdział o samorządzie, więc to nie jest doskonały rozdział. Zatrzymał się trochę proces budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jednak to było czołowe hasło demokratycznych przemian w Polsce. Ludzie zobojętnieli trochę na demokrację i będą dalej obojętnić, dlatego że demokracja wykazała wiele słabości, nikt temu nie przeciwdziałał, biurokracje się okopały na swoim, a obywatel jak był dręczony przez tę biurokrację, tak jest. Przedsiębiorstwa jak nie znajdowały życzliwości i tak dalej nie znajdują i ta mitręga założeniem firmy, małej firmy, nawet dwuosobowej, to wszystko trwa. No to z czego ma być ożywienie? Także tu jestem absolutnie zwolennikiem, żeby to nowe prawo było na korzyść społeczeństwa obywatelskiego. Kolejny raz wrócę do forum w Krynicy. Odebrał pan nagrodę z rąk byłego komisarza Gintera Verheugena i prezydenta miasta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego. Ta nagroda specjalna przyznana właśnie dla pana. Bardzo to miłe dla mnie. Dlatego, że mało kto pamięta, że byłem inicjatorem tego forum w Krynicy razem z panem Zygmuntem Berdychowskim. Obaj byliśmy z Sądecczyzny szeroko rozumiane i postanowiliśmy na początku kapitalizmu, żeby coś zrobić dla Polski w otwieraniu jej na te mechanizmy rynkowe i gospodarki europejskiej. I ja znałem, on nie, ale ja znałem akurat Davos, to jest szwajcarskie miasteczko maleńkie w górach, które ja wiedziałem jako absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego, co to oznacza, że tam się co rok z całego świata zjeżdżają i politycy, i biznesmeni, i dyskutują, i się poznają, i szukają projektów nowych. I żeśmy wpadli na pomysł, obaj stąd będą. Dlaczego ładna polska Krynica? Nie miałaby być takim Davos. I ruszyliśmy do roboty. Przez pierwsze 3 lata mocno się angażowałem, potem zostałem marszałkiem Sejmu i następne funkcje, ale wspomagałem Zygmunta Berdychowskiego, a on swoimi umiejętnościami wykazał, że warto. I rzeczywiście dziś pierwsze seminaria to było 60-80 osób, więc to było małe. Teraz ponad 120 paneli, 3,5 tysiąca uczestników z całego świata, zainteresowanie duże. Ja jeszcze dziś i wczoraj miałem spotkanie z dużymi delegacjami Chin, bo postanowiliśmy, że nie może Chin nie być na takim forum w Krynicy. Już nie mówię o całej Europie, która od dawna przyjeżdża. Przyjeżdżają prezydenci, premierzy, wicepremierzy, ministrowie, ale i przede wszystkim biznesmeni, którzy się mogą spotkać, porozmawiać. Uważam to za ideę słuszną i trafioną. Natomiast ta nagroda jest dla mnie o tyle wielką satysfakcją, że jest to nagroda specjalna Forum Ekonomicznego w Krynicy i że bardzo pięknie przemówił Jacek Majchrowski, profesor, prezydent Krakowa, poważna, szanowana postać, ale mówił tak ciepło o mnie, że sam sobie nie zdawałem sprawy, że mam tyle dobrych cech. Natomiast Günter Verheugen to jest postać wybitna Europy. To jest komisarz ten, który Polsce bardzo pomógł w wejściu do Unii Europejskiej. Ja go znałem wcześniej. To był działacz socjaldemokracji niemieckiej. Ja byłem szefem partii socjaldemokratycznej w Polsce. Jeszcze długo, długo przed wejściem Polski do Unii wiedzieliśmy, że Verheugen będzie tym komisarzem od rozszerzenia. I to, co on mówił,
to mi tylko było szkoda, że przy ogromnej sali pełnej, mówił po angielsku, że niestety większość ludzi nie zakładała słuchawek, a nie podejrzewam, że wszyscy znali angielski, ale mówił naprawdę takie rzeczy o mnie, że ja byłem rozczulony, bo to nagroda nagrodą, natomiast chodzi o to, co ktoś obcy wydobywa o mnie przy takiej okazji. Ten wydobywają rzeczy, nad którymi się sam nie zastanawiałem, więc cieszę się z tego. Panie premierze, jest pan przeciwnikiem doktrynalnego antypisizmu. No tak to nazywam. Tak, właśnie. Zawsze byłem przekorny i zawsze lubię mieć własne poglądy i oceny i ludzi, i spraw, i polityki. Natomiast w polityce działają schematy. I jednym z takich schematów był taki schemat antykomunistyczny. Czyli było, że ludzi z tamtej epoki, PRL, można było deptać, można było wszystko robić, było prawie legalne, nawet jak było nielegalne. No bo nam było wolno mniej. Tak, tak to mówiono, Gazeta Wyborcza tego opowiadała, że wam wolno mniej. A dlaczego? Przepraszam, dziś nie mówią dalej, komu wolno mniej. Kiedy myśmy wykazali, że lewicowa partia w Polsce jest odpowiedzialna, rządziła dwa razy, nieźle rządziła, wyprowadzała kraj z kłopotu po rządach innych partii. Otóż z PiS-em jest podobny schemat, zasłużony przez PiS propagandowo. Z powodu takiej tonacji czwartej RP, która była tonacją odwetu, tonacją rozliczeń, tonacją używania historii do walki politycznej, no to prawda. Ale jak się patrzy spokojnie, to widać, że w PiS-ie jest myślenie o państwie dojrzałe, jest myślenie o socjalnych problemach obywateli, jest myślenie o Europie trochę skrzywione, bo jest takie bojowe, takie my tu nakażemy Europie. Nic nie nakażemy Europie i ona też nam wiele nie nakaże, bo słaba jest teraz. Otóż stworzył się taki schemat, że mam być niezadowolony ze wszystkiego, co dotyczy PiS-u, a ja sobie chcę tworzyć własne oceny. I dlatego, irytując niektórych kolegów moich nawet, mówię, że nie chcę doktrynalnego antypisizmu, czyli takiego schematu, że jak coś nawet bardzo słuszne i wartościowe, jak jest z PiS-em związane, to nie może być dobre. Otóż nie. Może być dobre także z PiS-em. I nie wszystko, co jest z Platformy i SLD, jest dobre. Tak samo nie wszystko, co jest z PiS-em związane, jest złe z góry. I dlatego uważam, że to jest umiarkowana postawa i łatwiej z taką postawą rozmawiać. Panie premierze, pochodzi pan praktycznie z ziemi nowosądeckiej. Kiedy pan ostatni raz był w Gorlicach? W Gorlicach dość dawno nie byłem, u znajomych przyjaciół byłem, ale tak całkiem formalnie no nie byłem, bardzo dawno, ale to ja jeżdżę tam, gdzie mnie zapraszają. Dzisiaj pańska kolejna wizyta. Jak się zmieniła ta nasza gorlicka ziemia? Bardzo. Za szyb samochodu oczywiście. To miasto przecież ma tradycję, to miasto ma taką schludność, co widać z tego, że tu się dba o sprawy, ale jest też dużo do zrobienia. Ja myślę, że wybory samorządowe tu coś zmienią, bo tak był burmistrz z PiS-u, jest burmistrz z Platformy. Teraz pora na zmianę. Pora na burmistrza z lewicy. Zwłaszcza, że Gorlice zawsze miały, także przed wojną, miały takie nachylenie pozytywnie lewicowe z racji dużych problemów robotniczych, które tu były i pozycji partii, Polskiej Partii Socjalistycznej. To samo w Nowym Sączu, to samo w Tarnowie i tak dalej. A mimo to na tym terenie Sądecczyzny jest bardzo silna pozycja PiS-u. Ja nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem dlaczego PiS na 10 mandatów poselskich na Sądecczyźnie bierze 8. Zupełnie tego nie rozumiem. Widać, ludzie mają inne spojrzenie niż ja. Jest tu silny Kościół i jego wpływy. Nie zaniedbuje Kościół swoich wpływów. No ludzie pewnie zmęczeni ciężką robotą się specjalnie nie wdają w zastanowienie nad możliwą zmianą, ale ja osobiście uważam z dużą sympatią, że na przykład Rafał Kukla, który jest tu szefem SLD i bardzo go wysoko oceniam, nie tylko ja, że to jest świetna kandydatura dla zmiany, nie dla honorów SLD czy lewicy, ale dla zmiany. I miasto jeszcze lepiej na tym wyjdzie.
Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wiem, że pan spieszy się na spotkanie z sympatykami Sojuszu Lewicy, które będzie również organizowane za kilkanaście minut. Także bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Państwu. Wszystkich pozdrawiam serdecznie, mieszkańców Gorlic, i namawiam do takiego optymizmu, nie taniego, ale optymizmu przyszłości. Dziękuję za uwagę.